Frances hodgson Burnett, Mała Księżniczka. Tłumaczenie. Józef Birkenmeier. Czyta Paula Godusławska. Rozdział trzeci. Ermengarda. Gdy pierwszego dnia lekcji Sara siedziała koło panny Męcin, obserwowana pilnie przez wszystkie koleżanki, zauważyła między nimi małą dziewczynkę, mniej więcej w tym samym wieku, która wpatrywała się w nią uporczywie, dwojgiem jasnobłękitnych, błękitnych nieco tępawych oczu. Była to tłusta dziecina, bynajmniej nie wyglądająca na zbyt mądrą, o buzi nadąsanej, ale poczciwej. Jej lniane włosy splecione były w gęsty warkocz, koniec jego przerzuciła sobie przez ramię i gryzła w stążkę, a podparłszy się łokciami o pulpit, przyglądała się z podziwem nowicjuszce. Gdy monsieur de zaczął przemawiać do Sary, na twarzyczce tłuściożki odmalowało się lekkie przerażenie. "Gdy zaś Sara, wpatrzywszy się w nauczyciela dziecięcymi, szczerymi oczkami, odpowiedziała mu po francusku, aż podskoczyła w ławce i poczerwieniała od lękliwego zdumienia." Ponieważ sama wiele łez wylała, czyniąc rozpaczliwe wysiłki, by zapamiętać, że lamer oznacza matkę, a lęchy ojca, przeto nie chciało jej się w główce pomieścić, że jakieś dziecko, równe jej wiekiem, zna nie tylko te dwa wyrazy, ale i mnóstwo innych, które potrafi wiązać z sobą w całe zdania, bez najmniejszego wysiłku. Tak wytrzeszczała oczy i tak mocno przygryzała wstążkę warkocza, że ściągnęła na siebie uwagę, a co za tym idzie, i gniew panny Męcin. Panno St. John, upomniała ją surowo przełożona, cóż to za zachowanie! Zdejm łokcie z pulpitu! Wyjmij z ust wstążkę, siadaj mi zaraz porządnie! Dziewczynka znów poderwała się z ławki. Gdy zaś Lawinia i Jessie zaczęły chichotać, zaczerwieniła się jeszcze bardziej, a w jej biednych, dziecięcych i tępawych oczkach poczęły gromadzić się łezki. Sara, ujrzawszy to, poczuła naraz wielką sympatię dla swej rówieśniczki i zapragnęła być jej przyjaciółką. Gdyby Sara była chłopakiem i żyła kilkaset lat temu, mawiał o niej ojciec, na pewno by jeździła zdobytym mieczem po kraju, broniąc i ratując uciśnionych. Ona nie może patrzeć spokojnie na ludzki smutek i krzywdę. Dlatego to Sara upodobała sobie małą, grubą St. John i przez całe przedpołudnie wciąż spoglądała w jej stronę. Zmiarkowała od razu, że tej dziewczynce z trudnością przychodzą lekcje i że daleko jej do tego, by miano ją uważać za celującą. Szczególnie lekcja francuskiego była dla niej udręką. Jej wymowa wywoływała mimowolny uśmiech, nawet na dobrotliwej twarzy pana Defarge'a, a Lawinia, Jessie i inne zdolniejsze uczennice pozwalały sobie wręcz na śmiechy i drwiny. Ale Sara nie śmiała się bynajmniej. Przybierała taką minę, jak gdyby nie słyszała, że panna Saint John przekręca libon pen na libon pan. Zachowanie się koleżanek przejmowało ją oburzeniem. Z czegóż one się śmieją, szepnęła przez zęby, schyliwszy się nad książką. Przecież w tym nie ma nic śmiesznego. Po lekcjach uczennice zebrały się gromadkami i zaczęły gawędzić. Sara odszukała pannę Saint John, siedzącą smutno na parapecie okna, podeszła do niej i zapytała. Jak się nazywasz? Od tego pytania małe dziewczynki zaczynają wszelką znajomość, jednakże w słowach Sary był ton szczególny, uderzający ludzi swą serdecznością i uprzejmością. By zrozumieć zdumienie panny Saint John, należy sobie przypomnieć, że każda nowa uczennica jest przez czas pewien jakąś nieokreśloną istotą dla swych koleżanek. O żadnej zaś chyba nowicjuszce nie opowiadano w całej szkole tylu dziwnych, często sprzecznych z sobą historii, co o Sarze. Gawendy te przeciągnęły się aż do późnej nocy. Koleżanka, która miała wózek, kucyka i służącą, a przybyła aż z dalekich Indii, była to znajomość nie lada. Nazywam się Ermengarda St. John, odpowiedziała dziewczynka. A ja się nazywam Sara Kru, przedstawiła się Sara. Masz bardzo ładne nazwisko, zupełnie jak z jakiejś powieści. Podoba ci się? zawstydziła się Ermengarda, a mnie, mnie podoba się twoje nazwisko. Największym strapieniem, ba, klęską w życiu Ermengardy St. John było to, że miała ojca uczonego, który umiał wszystko. Mówił siedmioma czy ośmioma językami, a w swej bibliotece posiadał tysiące tomów, których treść znał niewątpliwie na wylot. Człowiek taki zwykł żądać od swego dziecka, by było obeznane przynajmniej z treścią podręczników szkolnych, a w każdym razie sądził, że powinno pamiętać parę zdarzeń z historii i umieć napisać wypracowanie francuskie. To też pan Saint John nie mógł zrozumieć czemu jego córka zamiast odznaczać się w nauce okazuje we wszystkim stałą i niewątpliwą tępotę. Jak mi życie miłe, powtarzał nieraz przyglądając się jej uważnie. Niekiedy mam wrażenie, że to dziecko jest tak mało rozwinięte jak jej ciotka Eliza. Jeżeli owa ciotka Eliza słynęła z tego, że uczyła się każdej rzeczy z wielkim mozołem, by niebawem zapomnieć o niej doszczętnie, to Ermengarda była uderzająco do niej podobna, to też opinia powszechna uważała ją za najsłabszą uczennicę w całej szkole. Trzeba ją zmuszać do nauki powiedział jej ojciec do panny Męcin. Rezultatem tych słów było, że Ermengarda większą część swojego życia wiodła w płaczu lub strapieniu. Uczyła się różnych rzeczy i natychmiast je zapominała, a jeżeli nawet zdołała zapamiętać, to nie rozumiała ich wcale. Nic więc dziwnego, że poznawszy Sarę, wpatrywała się w nią oczyma szeroko otwartymi ze zdumienia. Ty umiesz mówić po francusku? – zapytała tonem pełnym bezmiernego szacunku. Sara podeszła ku głębokiej i szerokiej wnęce okiennej i usiadła na niej po turecku, obejmując kolana splecionymi dłońmi. – Umiem, bo język ten słyszałam wciąż od urodzenia – odpowiedziała. – Ty byś też umiała nim mówić, gdybyś go stale słyszała w domu. – O nie! – wzdrygnęła się Ermengarda. ja bym nigdy nie potrafiła nim mówić. Czemu? — zapytała Sara z ciekawością. Ermengarda wstrząsnęła głową, aż się jej warkoczyk zakołysał. Przecież słyszałaś mnie podczas lekcji, odpowiedziała: „ Ja zawsze jestem taka. Nie umiem wymawiać słów francuskich. takie są dziwaczne. Milczała przez chwilę, po czym zapytała z lękiem w głosie. Czy ty jesteś mądra? Sara wyjrzała przez okno na posępny plac, gdzie na zmokłych poręczach balkonów i czarnych od dymu gałęziach drzew skakały świergotliwe wróble. Zastanowiło ją pytanie koleżanki. Już dawniejszymi czasy nieraz Sara słyszała w odniesieniu do siebie przydomek mądrej. Pragnęła wiedzieć, czy istotnie na niego zasługuje i czemu by tę mądrość przypisać należało. Nie wiem, odezwała się, nie umiem ci na to odpowiedzieć. Widząc smutek na okrągłej, półcułowatej twarzyczce dziewczynki, zaśmiała się z lekka i zmieniła temat rozmowy. Czy chciałabyś zobaczyć Emilkę? Któż to jest Emilka? Zapytała Ermengarda, tym samym tonem, jakiego poprzednio użyła panna Mencin chodź do mojego pokoju, to zobaczysz, odpowiedziała Sara, wyciągając rękę. Zeskoczyły z parapetu okna i poszły razem na górę. Czy to prawda, szeptała Ermengarda, gdy przechodziły przez korytarz, czy to prawda, że masz dla siebie osobny pokój do zabawy? Tak, odpowiedziała Sara. Tatuś prosił pan Nemenczyn o osobny pokój dla mnie, bo. bo gdy się bawię. To sobie układam i opowiadam różne powiastki, a nie lubię, by mnie podsłuchiwano. To psuje mi zabawę. Ermengarda stanęła jak wryta, wytrzeszczywszy oczy i ledwie śmiejąc oddychać. Ty układasz powiastki? westchnęła. Czy ty to umiesz tak jak mówić po francusku? Sara spojrzała na nią szczerze zdumiona. Przecież układanie powiastek to nic trudnego. Czy nigdy nie próbowałaś tego robić? Ujęła ostrzegawczo dłoń Ermengardy. Podejdźmy cichutko do drzwi, szepnęła, a potem ja nagle je otworzę, może uda nam się ją przyłapać. Na jej twarzyczce igrał uśmiech, a w oczach lśnił promyk tajemniczej ufności, który dziwnie podziałał na Ermengardę, mimo że nie miała najmniejszego pojęcia, co to wszystko znaczy, ani też nie wiedziała, kogo i dla jakiej przyczyny zamierzała Sara przyłapać. W każdym razie kryła się w tym niewątpliwie jakaś wspaniała i intrygująca niespodzianka. To też Ermengarda drżała w napięciu oczekiwania, idąc na paluszkach za Sarą przez korytarz. Tak bez szelestu dotarły aż do samych drzwi. Wówczas Sara nagle nacisnęła klamkę i otwarła drzwi na oścież. Oczom przybyłych ukazał się pokój najzupełniej cichy i spokojny, w którym wszystko było na właściwym miejscu. Obok kominka, na którym łagodnie tlił się ogień, siedziała na krzesełku prześliczna lalka, niby to zaczytana w leżącej przed nią książce. Oho! Już wróciła na krzesełko, zanim zdążyłyśmy ją podpatrzeć, zawołała Sara. One tak zawsze robią potrafią przebiec przez pokój prędko, jak błyskawica. Ermengarda jeła patrzeć to na nią, to na lalkę. Czy ona umie chodzić? Zapytała stłumionym głosem. Tak, odpowiedziała Sara, ja w to wierzę. Przynajmniej udaje, że wierzę, a przez to wydaje mi się, że to wszystko jest prawdą. Czyś ty nigdy nie udawała niczego? Nie. Nigdy odparła Ermengarda. Wytłumacz mi to wszystko. Tak była oszołomiona tą nową, dziwną znajomością, że patrzyła wciąż na Sarę zamiast na Emilkę, mimo że Emilka była najpiękniejszą lalką, jaką zdarzyło jej się widzieć. Siądź, to ci opowiem, rzekła Sara. Jest to rzecz tak łatwa i przyjemna, że gdy ją rozpoczniesz, nie potrafisz się jej wyrzec, tylko będziesz wciąż do niej wracała. Emilko, i ty posłuchaj! Oto jest panna Ermengarda St. John. Ermengardo, oto Emilka. Czy chciałabyś wziąć ją na ręce? Ach, to mi wolno ją wziąć na ręce! zawołała Ermengarda. Wolno mi naprawdę! Jakaż ona piękna! Z lalką w objęciach Ermengarda spędziła jedną z najpiękniejszych godzin swego krótkiego żywota, słuchając przedziwnych opowieści swej towarzyszki, póki nie odezwał się dzwonek wzywający na obiad. Sara przysiadła w kucki na dywanie przed kominkiem, a jej zielone duże oczy i nabiegłe rumieńcem policzki pałały żywo. Opowiadała i o Indiach, i o przebytej podróży. Największe jednak wrażenie na słuchającej uczyniła zmyślona opowieść o lalkach, które chodzą, rozmawiają i robią co im się żywnie podoba, póki ludzi nie ma w pokoju, a z ich nadejściem zmykają błyskawicznie na swe dawne miejsce, nie chcąc zdradzić przed nikim co umieją. My byśmy tego nie potrafiły, dodała Sara. To sztuczka czarnoksięska. Gdy Sara opowiadała o poszukiwaniach mających na celu znalezienie Emilki, Ermengarda zauważyła nagłą zmianę w jej twarzy, jakąś jakby chmurę, która przemknęła nad jej brwiami, gasząc blask promieniających oczu. I głos Sary się zmienił brzmiał cicho i smutnie. Stłumiła oddech, a potem zacisnęła mocno wargi, jak gdyby powzięła nagle jakąś stanowczą decyzję. Inna dziewczynka na jej miejscu na pewno wybuchnęłaby w tej chwili gwałtownym płaczem i szlochaniem. Sara jednak ku zdziwieniu Ermengardy umiała się od tego powstrzymać. Czy ciebie coś boli? odważyła się zapytać Ermengarda. Tak odpowiedziała Sara po chwili milczenia ale nie jest to ból cielesny. Po chwili zapytała głosem cichym, któremu starała się nadać spokojny ton. Czy i ty kochasz swojego tatusia, nad wszystko w świecie? Ermengarda otworzyła usta w zdumieniu. Wiedziała, iż z zachowaniem się uczennicy wzorowej pensji nie licuje oświadczenie, że nie przyszło jej nigdy na myśl, by można było kochać ojca i nie unikać bytności z nim sam na sam choćby przez dziesięć minut. Była naprawdę wielce zakłopotana. Ja. ja prawie go nie widuję, wyjąkała. On wciąż tylko siedzi w bibliotece i czyta różne książki. Ja kocham mego tatusia ponad wszystko w świecie, oświadczyła Sara. I to mnie właśnie boli, że tatuś odjechał. Złożyła główkę na podwiniętych kolanach i siedziała cicho przez kilka minut. Zaraz się rozpłaczę, pomyślała Ermengarda. Ale Sara nie rozpłakała się, siedziała spokojnie, a krótkie czarne włosięta rozsypały się dookoła jej uszu. Naraz przemówiła, nie podnosząc główki. Obiecałam mu, że zniosę to cierpienie i dotrzymam przyrzeczenia. W życiu trzeba dużo znosić. Pomyśl sobie, ile muszą znosić żołnierze. Mój tatuś jest żołnierzem. Gdyby wybuchła wojna, musiałby odbywać uciążliwe marsze, cierpieć pragnienie, może nawet odniósłby ciężką ranę i nie powiedziałby ani słowa. Ermengarda nic nie mówiła, tylko wlepiała w nią szeroko otwarte oczy, ale w duszy poczuła dla niej ogromny szacunek i uwielbienie. Tak dziwnej i niezwykłej koleżanki nie zdarzyło jej się widzieć nigdy w życiu nagle Sara spojrzała w górę, uśmiechnęła się dziwnie i wstrząsnąwszy czarnymi loczkami, odezwała się. Gdy będę tak wciąż gwarzyła z tobą i opowiadała ci różne zmyślone historie, to mi jakoś łatwiej będzie przeżyć tę rozłąkę, ty też pewno nie zapomnisz o domu, ale łatwiej ci będzie znosić to wszystko. Ermengarda poczuła, że gardło ścisnęło jej się nie wiedzieć czemu, a w oczach jakby pojawiły się łezki. Lawinia i Jessie są najserdeczniejszymi przyjaciółkami, odpowiedziała ochrypłym głosem. Bardzo bym chciała być dla ciebie taką serdeczną przyjaciółką. Czy chcesz mnie za nią uważać? Ty jesteś bardzo mądra, a ja jestem najgłupszą uczennicą w szkole, ale ale ja ciebie tak kocham. Bardzo się z tego cieszę, zapewniła ją Sara. Tak, będziemy przyjaciółkami i wiesz co? Tu nagle promyk radości rozjaśnił jej buzie. Będę ci pomagała w odrabianiu lekcji francuskiego.